Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kanale wytwórni Chameleon Records. Tytułem wstępu powiem, że jako tradycjonalista jestem dosyć sceptyczny wobec tego typu reklamowania się i pokazywania. No ale świat idzie do przodu. Pomimo, że Chameleon Records raczej zajmuje się archiwaliami, no to mamy świadomość tego, że świat idzie do przodu. I spłynęło do nas wiele maili i zapytań z tym, dlaczego nie mamy swoich podcastów albo filmów, na których opowiemy o swoich płytach. No więc postanowiliśmy iść trochę z duchem czasu i dlatego ja pojawiam się dzisiaj u Państwa. Założeniem, jakie przyświecało nam podczas myślenia, jak ten kanał powinien wyglądać, jest to, że wydaje nam się, że w dzisiejszych czasach łatwiej trafić jest do Państwa, do naszych klientów, pokazując i opowiadając o naszych płytach, niż tylko pisząc informacje na naszej stronie. Po prostu łatwiej się słucha i ogląda niż czyta. Życie jest dzisiaj bardzo szybko płynie i może ten sposób będzie jakiś udany. Nie wiem, jeżeli się nie uda, to najwyżej zostanie parę fajnych filmów w sieci, do których później będzie można wrócić. A jeżeli się uda, to założenie jest dosyć ambitne, bo chcemy opowiedzieć o wszystkich naszych płytach. To znaczy, pokażę Państwu wszystkie nasze dotychczasowe wydawnictwa, wszystkie wydawnictwa, które będą miały dopiero swoje premiery. Filmiki o nich będą się pokazywały też sukcesywnie na naszym kanale. No i opowiem troszkę o wykonawcach. To nie jest jakby kanał poświęcony tym, żeby opowiadać o historii polskiego big beatu i rocka, tylko bardziej taki nastawiony na konkretnie to, co my robimy. Więc nie będzie tutaj jakichś szalonych not biograficznych, nikt się nie dowie sensacji. Natomiast bardzo chciałbym w miarę szczegółowo opowiedzieć o tym, jak te wydawnictwa są przygotowywane, co tam ciekawego zawierają i wszelkie tego typu ciekawostki. No i dzisiaj na początek, ponieważ mamy jakby nietypową sytuację, bo zaczynamy, więc też będzie nietypowa płyta, ponieważ jak mam nadzieję oglądający ten film wiedzą, a ci, którzy nas nie znają, to się dowiedzą teraz. Wydawnictwo Chameleon zajmuje się archiwaliami, ale głównie z kręgu kultury, powiedzmy, rockowej i okolic. Często też big beatowej, ale to wszystko jest muzyka raczej rockowa, młodzieżowa, z powiedzmy lat całych 60. i początku lat 70. No ale z drugiej strony bardzo kochamy archiwalia wszelkie. I właśnie ostatnio, tuż przed świętami, mieliśmy u nas premierę albumu, który trochę wykracza poza kanon tego, co zwykle przygotowuję. Teraz sięgam tutaj, żeby pokazać Państwu. To jest właśnie ta oto płyta. Jeżeli nie widać, co tam jest napisane, to jest Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. No i jak tu nie słuchać piosenek starszych panów? Czyli właściwie już wszystko jasne. Jest to kabaret starszych panów, ale może nie taki stricte, jeszcze o tym opowiem w filmiku. Ale oczywiście nazwiska kompozytorów, kompozytora i autora tekstu wskazują, że jest to ściśle związany projekt z kabaretem starszych panów. W założeniu w każdym filmiku będzie pojawiało się kilka fragmentów dźwiękowych. I może teraz przyszedł taki moment, żeby spróbować, jak to w ogóle wyjdzie. Skoro kabaret starszych panów, to będą to kuplety, czyli ta piosenka, którą znają chyba wszyscy, która rozpoczynała każdy z kabaretu starszych panów. A kuplety, które będą Państwo mogli teraz posłuchać, pochodzą z programu numer 7 kabaretu Jeszcze starszych panów. Po raz szósty na nasz program Was, kochani, zapraszamy refrenikiem z kupletami.
Oj, świeżutki by się kuplet przydał nam, no bo refren zawsze jeden i ten sam. Starsi panowie, dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Ja tak lubię, gdy przyjaciel czasem palnie coś dowcipnie w tych kupletach, aktualnie. Ja lubię, gdy coś wyjdzie a propos. No, to palnij. Nie wypalę. No i co? Starsi panowie dwaj, już nie to zdrowie, już słabsi w słowie, a w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj, już nie to zdrowie, już słabsi w słowie, a w sercu ciągle maj. Więc rodacy, do pomocy bądźcie skorzy. Pod nasz śpiew niech każdy sobie coś podłoży. Tra-la-la-la, tararira, ram-pam-pam. Bardzo dobrze. Dziękujemy, wdzięczni wam. Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. No dobrze, to skoro mamy za sobą już kuplety i wstęp, to teraz może kilka informacji na temat genezy tego projektu. Ja zbieram od wielu lat płyty, również te z muzyką starszych panów. I jest tego naprawdę sporo. Nie jest to jakiś temat, w którym jestem szczególnie mocny, ale mam przyjemność znać pana Grzegorza Wasowskiego, który jest... Także myślę, mogę tak powiedzieć, trochę fanem naszego wydawnictwa, ponieważ nabywa sukcesywnie nasze płyty. No i podczas jednej z takich miłych rozmów, jakie miałem z panem Grzegorzem, okazało się, że bardzo wiele nagrań starszych panów nie zostało jeszcze wydanych. Właściwie te płyty są przygotowane, czekają na wydanie, ale nikt się tym specjalnie nie interesuje. Taki przerażający obrazek dzisiejszych czasów. W związku z tym pomyślałem, że skoro my zajmujemy się archiwaliami, a ja dodatkowo też jestem wielbicielem kabaretu starszych panów, to nie można zmarnować takiej okazji. Trzeba stanąć na głowie, żeby móc to wydać. I płyta, którą jeszcze raz pokazuję, no i jak tu nie słuchać piosenek starszych panów, część pierwsza, jest tego owocem. Udało się to wszystko załatwić. I teraz może pokażę troszkę płyt, tych najciekawszych według mnie związanych z kabaretem starszych panów, żeby udowodnić państwu to, że nawet jeżeli posiadamy te wszystkie płyty, tak jak ja, to wydawnictwo, jak tutaj z tyłu napisano, zawiera 100 piosenek i 72 wcześniej niepublikowane, tak? Czyli z tych 100 piosenek 72 nie były dotychczas nigdy wydane i to jest 4 godziny materiału. To tak troszkę hobbystycznie, więc jeżeli ktoś zbiera winyle, to oczywiście mamy takie fajne rzeczy jak 10-calówki. Te utwory ukazywały się najpierw na 10-calówkach. To jest pierwsza, Kabaret Starszych Panów. To jest druga. I to były takie 2 10-calówki, które miały swój szczęśliwy moment na reedycję. Były również na kompakcie wydane. 2 razy. Przez firmę Yesterday w starych, dobrych czasach, kiedy jeszcze wiele archiwaliów ukazywało się na naszym rynku, to taka płyta się ukazała. Potem na winylu wyszła płyta, trzeci cykl piosenek kabaretu starszych panów. Piosenka jest dobra na wszystko, której niestety nie mam na winylu, bo ciężko ją kupić. A następnie była jeszcze płyta Wizyta starszych panów, którą też niełatwo kupić w ładnym stanie, ale ją posiadam. Ona jest wydana w rozkładanej okładce, która przeważnie zawsze ledwo zipie. No ale ten egzemplarz jest naprawdę ładny. I właściwie jeżeli... I jeszcze była 4 z piosenkami Kaliny Jędrusik w polskich nagraniach. I właściwie jeżeli chodzi o
wydawnictwa płytowe starszych panów, te winylowe, to by było wszystko. Czyli dwie 10-calówki, dwie duże płyty i czwórka. No szkoda, że nie można przygotować jakiegoś boksu, który by podsumowywał te wydawnictwa winylowe, bo na pewno coś takiego by się przydało, ale Kameleon nie spocznie i spróbuje też pewnego dnia doprowadzić do czegoś takiego. Więc to były wydawnictwa płytowe, te nagrania były nagrywane jeszcze raz, one nie pochodziły z kabaretu starszych panów, które były emitowane w radiu i w telewizji, tylko były specjalnie nagrywane w polskich nagraniach z myślą o płytach. Niezależnie od tego powstawały oczywiście te pierwowzory, czyli te nagrania realizowane chyba na Malczewskiego w radio i one były wykorzystywane zarówno w słuchowiskach, jak i w kabaretach starszych panów prezentowanych w telewizji. I te nagrania ukazały się na bardzo fajnych boksach przygotowanych przez Polskie Radio. Najpierw to były piosenki starszych panów, potem to były piosenki jeszcze starszych panów. Zwracam uwagę na to słowo jeszcze, bo jeszcze do niego dzisiaj wrócimy. Potem piosenki kabaretu starszych panów, ten boks ukazał się w trochę poszerzonej wersji jako od A do Z. A potem jeszcze udało się wydać bardzo ciekawe rzeczy. To są cztery płyty, na których są słuchowiska radiowe w całości. Słuchowiska radiowe z kabaretami starszych panów. Tam chyba tylko dwa albo trzy ostatnie nie miały już odpowiedników radiowych, były nadawane tylko w telewizji. No i taki projekt poboczny, również bardzo cenny, przygotowany przez Polskie Radio i Fundację Wasowskich, to są listy z podróży Jeremiego Przybory. No i to z grubsza są te chyba najciekawsze wydawnictwa, jakie się do tej pory ukazywały. Ja nie mówię o płytach DVD, bo nie to jest teraz przedmiotem naszej rozmowy. I teraz fakt ogólnie znany, no ale ponieważ troszkę o tym opowiadam, więc może ktoś o tym nie wie, może kogoś to zaciekawi. Kabaretu starszych panów było tych odcinków 16. Z czego pierwsze 8 nie zachowały się w formie, nie zachowała się rejestracja. Nie wiem, czy było tak dlatego, że w ogóle nie były rejestrowane. Część na pewno była rejestrowana i te rejestracje zginęły. Nie wiem, czy wszystkie, być może te pierwsze w ogóle nie były rejestrowane. Wtedy istniał tak zwany telerekording i w ten sposób to się zapisywało. Jeden z tych kabaretów, numer 6, Smuteczek, odnalazł się podobno na jakimś śmietniku, ta taśma się odnalazła, niestety nie w całości. Więc z tych 8 niezachowanych kabaretów, jeden jest zachowany we fragmencie. No i na 20-lecie kabaretu starszych panów w 1978 roku Jeremi Przybora miał taki pomysł, żeby te nieistniejące kabarety zarejestrować jeszcze raz. Udało mu się namówić do tego Jerzego Wasowskiego, ta cała historia jest tutaj opisana w płycie, o której mówię. Oczywiście już były inne realia, bo starsi panowie byli dużo starsi niż wtedy, kiedy rozpoczynali. No, notabene, kiedy rozpoczynali swój kabaret, to aż strach pomyśleć, ale starsi panowie, jakimi się wówczas tytułowali, mieli mniej więcej tyle lat, co ja w tej chwili. No więc już po 20 latach, kiedy powstał projekt odnowienia rejestracji tych zagubionych kabaretów, starsi panowie byli już starsi, więc musieli troszkę przerobić scenariusze, powstały nowe piosenki do tych kabaretów i ta audycja nazywała się Kabaret Jeszcze Starszych Panów. Odcinków było 8. Wszystkie piosenki zostały nagrane ponownie. Niektóre przez tych samych wykonawców, którzy śpiewali je w oryginalnych kabaretach, ale na nowo. Niektóre przez nowych wykonawców, a niektóre po raz pierwszy, ponieważ powstały właśnie do tychże kabaretów. I dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Ponieważ podstawą zawartości tego albumu jest komplet, powtarzam, komplet wszystkich piosenek zarejestrowanych do audycji Kabaret Jeszcze Starszych Panów. I tutaj wracam do tego boksu, ponieważ w tym boksie piosenki Jeszcze Starszych Panów rzeczywiście było trochę tych piosenek, ale to był tylko wybór nagrań, a tutaj mamy komplet. To jest 8 kabaretów Jeszcze Starszych Panów. No i może, żeby znowu z czegoś posłuchać, ja nie mam wątpliwości, że ten album jest znakomity, o czym jeszcze troszkę opowiem. Ale wątpliwości za to ma Bogdan Łazuka, który śpiewa w pierwszym
kabarecie jest też jeszcze starszych panów, piosenkę napisaną właśnie specjalnie do tego kabaretu, która nazywa się Walczyk Wątpliwości. Więc posłuchajmy fragmentu. Nocka srebrno-granatowa, żaden jej nie kala zgrzyt. Żadne dźwięki, żadne słowa, tylko cisza wkoło cyt. Aksamitem się wymościł i wypełnił uszą mrok. Tylko walczyk wątpliwości towarzyszy mi krok w krok. Walczyk wątpliwości, raz, dwa, trzy, raz. Myślę sobie, moja mama, i doskwiera mi ta myśl. Czy ty będziesz mnie kochała, gdy nie będę tym, co dziś? Gdy nie będę taki mocny, gdy nie będę taki tus? Czy w koszulce będziesz nocnej biegła witać mnie na mróz? Walczy wątpliwości, raz, dwa, trzy, raz. Gdy mnie huknie los upała i o szczebli zjadę z pięć, czy ty będziesz zawsze miała na mnie chęć? Czy się będziesz upominać, miluteńko cukrząc głos, gdy mi mocno żebnie mina i na kwintę zwiśnie nos? Walczyk wątpliwości, raz, dwa i trzy, raz. No więc wracając do naszej płyty, pokażę teraz Państwu, jak to jest wydane. Więc mamy taki bardzo elegancki digipak w bardzo ładnej szacie graficznej. Kiedy go rozłożymy, mamy takie piękne obrazki. A kiedy go jeszcze bardziej rozłożymy, to ukazują nam się trzy płyty, ponieważ album jest potrójny. A tutaj w tym dodatkowym skrzydełku mamy książeczkę. Bardzo ładnie wydrukowaną na eleganckim papierze. Kolorową. W książeczce jest wyczerpująca notka przygotowana przez Fundację Wasowskich. I oczywiście szczegółowy spis utworów i wszystkie ciekawostki, można się z tego dowiedzieć dokładnie, z jakiego programu pochodzi jaki utwór, kto go skomponował, ile trwa, kto śpiewa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tutaj jest dla kolekcjonerów, szperaczy, jakby materiał nieoceniony. No i na tych trzech płytach zawarliśmy, tak jak już mówiłem, 8 wieczorów kabaretu jeszcze starszych panów, piosenki z tych wieczorów. Ale mamy też dodatek. Ten dodatek to jest piosenki z muzykału Gołoleć, który miał też... W ogóle on był pierwotnie napisany dla Edwarda Dziewańskiego do kabaretu Dudek, potem była rejestracja radiowa i rejestracja telewizyjna i ta rejestracja telewizyjna miała więcej piosenek niż te, które pojawiły się na antenie radiowej, chociaż były to dokładnie te same wersje. A całość uzupełnia jeszcze taka audycja Będzie Weselej, która była też emitowana w Telewizji Polskiej. Tam prym wiódł Jan Tadeusz Stanisławski. W 1971 roku była ta audycja, a ponieważ zostało jeszcze ciut miejsca, to zamieściliśmy tutaj na końcu utwór Piosenka jest dobra na wszystko. Bardzo znany wszystkim i lubiany, ale w wersji wykonywanej przez Wiesława Gołasa. Poza znakomitą edycją merytoryczną tego wydawnictwa, należy też zwrócić uwagę na świetny dźwięk, który przygotował pan Krzysztof Kuraszkiewicz, i mastering jest wykonany w taki sposób, jak to się powinno robić, to znaczy nie stracił on niczego, nagrania nie straciły niczego ze swojego oryginalnego charakteru, ale jednocześnie brzmią troszeczkę lepiej niż to było na starych taśmach. No to może jeszcze taki fragmencik w takim razie, skoro powiedziałem o muzykale Gołoleć. Znana piosenka, ale tutaj w wersji oryginalnej wykonywanej przez Mariana Kociniaka i Wojciecha Pokorę. Taka gmina. Ale jak ożywić taką cholerną gminę, kurzy pielec? Jak? Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina. Taka gmina. Ani lasek, ani glina, tylko piasek i olszyna, taka gmina.
ani pomu, ani młyna, krzyż chałupy i krowina, taka gmina. Od komina do komina wiatr hula, deszcz zacina, taka gmina, taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Spotkasz chłopa gęba sina, oj nie wraca się on z kina, taka gmina. Miast kobiety śpiewu wina, woda czkawka kwiszcz janina, taka gmina. Nikt od ucha nie ucina, tylko czasem krząszcz brzmi w trzcinach, taka gmina, taka gmina. No a na koniec zostawiłem jeszcze informację, od której właściwie powinienem zacząć. No ale w ferworze nagrywania po raz pierwszy filmu i tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, lampy, kamery, zapomniałem. Oczywiście wydanie tej płyty nie byłoby możliwe nigdy, gdyby nie współpraca z Fundacją Wasowskich, czyli panem Grzegorzem Wasowskim i Moniką Wasowską, którzy no, w przypadku płyt Chameleon Records my to robimy sami, to znaczy całą redakcję, przeszukanie archiwów, zdobycie praw i tak dalej, i tak dalej. A w tym wypadku znakomitą większość tego wykonała Fundacja Wasowskich. Zgodziliśmy się na to w ciemno, ponieważ jest to projekt w pełni profesjonalny i wiadomo, że tylko dobre rzeczy mogą się we współpracy z Fundacją urodzić. Więc bardzo dziękuję tutaj Fundacji za współpracę, za wykonanie pięknej grafiki, masteringu, porozumienia się z wykonawcami oraz oczywiście opracowania merytorycznego tego wydawnictwa. Dziękuję również Telewizji Polskiej, która zgodziła się udzielić nam licencji. No i jeszcze taka informacja, ponieważ tutaj mamy napisane, może nie widać, volume 1, czyli część pierwsza. I oczywiście, że w założeniu jest to, że ta seria ma być kontynuowana i takich potrójnych albumów ukaże się być może 3, może więcej, nie wiem, to trzeba byłoby rozmawiać właśnie z panem Grzegorzem Wasowskim, który doskonale wie, ile tych utworów zostało, ale w każdym razie będziemy walczyć o kolejne wydawnictwa, nie tylko audio, ale także w formie wizualnej, audycje związane ze starszymi panami, których nie było dotychczas na DVD, chcemy wydać. Także polecamy wszystkim tą płytę do nabycia w naszym sklepie Chameleon Records. Wystarczy wejść na stronę www.chameleonrecords.pl w zakładce sklep, odsłuchać fragmenty utworów, dowiedzieć się wszystkiego, co jest możliwe o tej płycie. Ja mam nadzieję, że ten film wyszedł zadowalająco w miarę. Oczywiście z czasem pewnie się wyrobi i będę mówił ciekawiej, no ale na razie tyle. I na koniec jeszcze taka piosenka, którą ja bardzo lubię, z kabaretu Jeszcze Starszych Panów, też napisana specjalnie do kabaretu Starszych Panów, śpiewana przez Romana Frankla i Joannę Szczepkowską, Zakochamy się tak jak trzeba. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Potem powiesz, jak żal, że mi przeszło. A ty powiesz, jak żal, że mnie też. Jaką piękną od dziś mamy przeszłość. Nie wiem, jak ci dziękować. Nie trudno o słowa jest, wiesz. Odkochamy się. Odkochamy się. Odkochamy się. Tak, jak trzeba. Odkochamy się. Odkochamy się. Wypuścimy z rąk. Wypuścimy z rąk. Przychylony krąg nieba. Odkochamy się. Nie będziemy tych słówek sobie złych mówili. Odkochamy się, żeby kiedyś tam ktoś mógł znowu nam nieba przychylić. Thank you.
jak sobie złych mówili. Odkochamy się, żeby kiedyś tam ktoś mógł znowu nam nieba przyjść.